Tak, ta nagroda była dużym zaskoczeniem, bo po pierwsze nie wiedziałam, że taka nagroda istnieje. Pierwszy raz w tym roku została wznowiona. A poza tym, jak już dowiedziałam się, że taka nagroda jest, byłam oczywiście zaskoczona, że wybrano mnie jako pierwszą laureatkę po wojnie. Nie ukrywam, że jest to powód do dumy, ponieważ, ale nie mojej osobistej, tylko jestem dumna, że organizacja, którą reprezentuję, którą założyłam, Polska Akcja Humanitarna, została w ten sposób wyróżniona. To oznacza, że robimy coś ważnego, zarówno dla nas, jak i dla tych, którym pomagamy. Jak dużą pomocą dla Pani Fundacji będzie ta nagroda? Ta nagroda pozwoli nam sfinansować częściowo pomoc dla ofiar konfliktu w Strefie Gazy oraz pomoże nam sfinansować zajęcia komputerowe i zajęcia z języka angielskiego dla dziewcząt w Afganistanie. Czy duże jest zapotrzebowanie na takie zajęcia w Afganistanie? Takie zajęcia z języka angielskiego i z komputerów my prowadzimy w wielu wioskach, zakładamy tam pracownie komputerowe. Oczywiście trzeba zakupić również generator, ponieważ nie ma elektryczności, ale w wioskach rady starszych bardzo nas proszą o założenie takich pracowni, ponieważ właściwie jest to jedyna szansa zdobycia nowoczesnego wykształcenia. Dziękuję bardzo.